Dzień dobry, Jacek Korzycki, goście XPL. Proszę Państwa, będzie trudno. Z nimi się rozmawia trudno, mam nadzieję, że się uda. Z nimi, czyli 8 lat w Tybecie, ale zaraz powiemy, gdzie jesteśmy, bo nie jesteśmy w Tybecie. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Browarze Cieszyńskim. Dobrze, najpierw imiona może, zróbmy tak. Jesteśmy w Browarze Cieszyńskim. Zacznę od Krzyśka, bo Krzyśka znam z chóru Lutnia, ale teraz zupełnie będziemy rozmawiać o czymś innym. Tak, Krzysiek. Dominik. Dawid. Wojtek. I Jacek. I Jacek, tak. No to już się przedstawiliśmy. Wszyscy jesteśmy w Browarze. Dlaczego jesteśmy w Browarze? Robimy wywiad. Mówimy o naszej muzyce, o naszej nowej płycie. A płyta ma coś wspólnego z Browarem? Przecież nie macie tutaj żadnych tekstów o... Albo macie jeden, ale to nie będę mówił. Dlaczego w Browarze? Krzysiek, bo ty wymyśliłeś ten pomysł, czy nie? No trochę. Za twoją odpowiedzią tak naprawdę, ale... Tak, wczoraj właściwie graliśmy koncert tutaj na Browarze. W otwartym klubie Browaru Zamkowego Cieszyn. A Browar, szczerze mówiąc, też troszkę nam pomógł z wydaniem płyty, troszkę się dołożył, także jest naszym oficjalnym sponsorem, nie musimy tego ukrywać. Rozumiem. Dołożył się troszkę, bo część pieniędzy pewnie na płytę przyszła z waszych kieszeni, czy nie? Troszeczkę się tam złożyliśmy, troszeczkę poszukaliśmy z innych źródeł, jednakowoż tak. Bo mnie to interesuje, skąd, znaczy pomysł na płytę to wiadomo, ale pieniądze, bo to chyba bardzo trudne wydać, czym się tylko tak wydaje. Bo mi się cały czas nie udaje, może nie wiem dlaczego, ale no, jak tam z pieniędzmi? A umiesz grać? No. Na nerwach, tak, ale jeszcze nie płacą za to dobrze. Jak z pieniędzmi? Jak finansujemy? A, teraz już o pieniądzach. No jak z pieniądzach? Było trudno zebrać? No, było trudno, ale się udało. Tutaj... Powiem tak, może tak ogólnie, ale... Po ile się złożyliście? Bez szczegółów. Bez szczegółów, ale w każdym razie zawsze jest trudno, ale jak się chce, to można po prostu. I dziękujemy przy okazji naszym sponsorom po prostu, których było kilku i tyle właśnie. Dobrze. Takim razie... Ja się zgadzam do tego, że wszystkie pieniądze, które gdzieś tam się po drodze udawało zarobić, w cudzysłowie, na jakichś koncertach, to wszystko idzie na naszą działalność, w tym również na wydanie płyty. Także my to, jakby to, co uda się gdzieś tam uzyskać, wszystko pakujemy, wpakowaliśmy w płytę. Dobrze. Dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, bo taki temat mamy już za sobą. Porozmawiajmy o twórczości. Uff. Wiem, że ty się spieszysz, bo żona na ciebie czeka, więc może zacznę od ciebie. Powiedz mi, czym ta płyta różni się od tej waszej pierwszej? Nie wydanej tak ładnie, ale no, odpowiedz. Powiem, że spieszysz, no, musisz iść za nim. Nie, spokojnie, moja żona, cześć Kasia, ona myślę, wybaczy mi to. Znaczy Kasia jest już na dole, ale to spokojnie. Czym się różni? No wszystkim się różni, bo to jest płyta, która jest wydana w sposób profesjonalny, nazwijmy to tak. Czyli jest oczywiście płytą długogrającą. Ta pierwsza to była epka, wydaliśmy ją po kosztach. No bo na ten czas mieliśmy takie, a nie inne możliwości, natomiast teraz już nie poszliśmy na żadne półśrodki, tylko jest to płyta, myślę, taka jak powinna wyglądać płyta zespołu. 11 nowych piosenek, tak, znaczy tak, dwa tak. Utwory są już z wcześniejszych płyt, tak? Nie, z wcześniejszych płyt, zostały wcześniej wypuszczone w eter, w sieci. Natomiast nigdzie nie były na żadnym nośniku wcześniej. Tak, jesteście, że obok mnie po prawej stronie wybierze przecież teksty, między innymi. Tak, Dominik tak, Witosz, tak, zgadza się? Tak, tak. Te teksty są, jakby to powiedzieć, one są bardzo trudne. I nie są popową papką, która tak często gości niestety w naszej przestrzeni muzycznej. Znaczy mam nadzieję, że nie są taką papką, cieszy mnie to. Czy są trudne? Nie wiem, ja piszę dość prosto, natomiast okazuje się potem, po tym całym cyklu, który tam gdzieś ten tekst przeżyje i jak ty go możesz usłyszeć, jak słuchacze go mogą już usłyszeć, to okazuje się, że gdzieś tam da się znaleźć tym drugie dno, o czym ja nie do końca jestem w czasie pisania tego tekstu, nie do końca jestem tego świadomy. Potem to się okazuje, kiedy już ta osoba druga może tego posłuchać i to przemyśleć. I to jest właśnie fajne. A jak w ogóle przebiegała praca nad płytą, tak od strony muzycznej? No, od strony muzycznej. No najpierw nagrywaliśmy sekcję rytmiczną w Lubrze, w Republika Studios. Nagraliśmy tam praktycznie na setkę perkusję i bas. A następnie chłopaki pojechali do Puszczykowa, do studia Licy. To koło Poznania jest? Tak, dokładnie. Policja z Oxford. Tak. Zrobię serdecznie. No i tam dograli gitary. Niestety przyjechaliśmy, dograliśmy wokale. Tyle z naszej pracy. A jak wspominasz ten proces tworzenia płyty w Puszczykowie i w ogóle? Podaj tam. Podaj.
to może nie trzymać. Pani, proszę Państwa, tak się sami tutaj zajmują sobą, że ja tutaj mogę naprawdę zrobić miejsce dla żony. Właśnie, to Pani Kasiu zapraszamy. Jeśli chodzi o proces tworzenia płyty, to ta płyta, można powiedzieć, że powstawała bardzo długo. Z tego względu, że musieliśmy zgromadzić środki na płytę i mieliśmy czas na selekcję kompozycji. Wybraliśmy, moim zdaniem, te najlepsze, które trafiły na płytę, a sam proces nagrywania był dla mnie bardzo wielkim przeżyciem, ponieważ współpracowaliśmy naprawdę ze świetnymi ludźmi i nie tylko człowiek jakby mógł nagrywać na niesamowitych sprzętach, ale przy okazji mógł pracować naprawdę z bardzo, bardzo dobrymi ludźmi, jeśli chodzi o materię muzyczną. Dziękuję, Wojtku. Dziękujemy, dziękujemy. A czy można powiedzieć, że były basista Republiki jakoś Wam pomógł? To było też zbyt duże nadużycie, jakieś takie skokniejszowe? Myślę, że to wcale nie byłoby nadużycie. Tak naprawdę Leszek Biolik, były basista Republiki, dał poniekąd taki symptom do tego, że ta płyta powstała, taki pierwszy zalążek. Także jesteśmy mu za to w sumie bardzo wdzięczni, że nam pomógł, że, i że jakby dostrzegł tą wartość w naszym zespole. Które istnieje od 2005 roku, tak? Więc niektórzy mają już, no razem mamy 300 lat, myślę. Ile ty miałeś lat, kiedy przyszedłeś do zespołu? To było dokładnie 10 lat temu, więc miałem lat 19. O proszę, to teraz masz 48, tak? Według moich obliczeń. Około. Około, tak. Wszystko oczywiście nie żartuję. Dobrze, słuchajcie, jesteście zespołem Snella. Głównie to Strumień, Cieszyn, tak? Znaczy pochodzimy wszyscy z gminy Strumień, żeby była jasność, tak. A teraz gdzieś tam te nasze... A płacicie podatki? Teraz się rozjeżdżamy. Ja płacę na przykład w Żorach. To jest raj podatkowy. Ale czuję się skąd cały czas, a to, że tak życie się potoczyło, że akurat Żory, to już przepraszam bardzo. Żory to raj podatkowy. Tak, słuchajcie, macie taki tytuł tutaj, Król Popkultury, ja widziałem teledysk. I teraz tak się zastanawiam, bo na szczęście do popkultury to Wam daleko, tak? Mimo, że z mamy nadzieję. Znaczy, płacisz w Żorach podatki. Tak. Pozdrawiamy Żory oczywiście. Tak się zastanawiam, jak oceniacie kondycję polskiego rocka? Czy on, ten rock, jest z dala od popkultury? Bo to jest prześmiewczy utwór, tak? I on w teledysku i w tekście, i on gdzieś tam opowiada o tym, żeby unikać tej sfery popkultury. A polski rock, jakbyś tam, no nie wiem, może nie ocenić, bo to takie głupie słowo, trudne i często bywa niewłaściwie używane, ale określić polski rock, jak moglibyście to zrobić? To znaczy, ja myślę, że w ogóle teraz w naszych czasach tutejszych, dzisiejszych, rock jest właściwie muzyką niszową tak naprawdę. To już nie są te lata 80. czy tam 90., czy jeszcze wcześniej, gdzie faktycznie to była rockowa muzyka, była muzyką popularna. Nie? Także teraz no ta muzyka rockowa jest gdzieś faktycznie na marginesie i trudno. Ale nie jest w odwrocie. No nie, mamy nadzieję, że nie i że to trochę to próbujemy udostępnić. Nie udostępnić, tylko udowodnić. Tak, to wczorajszym koncertem, że też się udało. Tak, ja myślę, że pomimo tego, że w mediach szeroko pojętych tego rocka jest mało, natomiast jeżeli chodzi o koncerty, gdzieś tam o ten taki bezpośredni przekaz, o ten bezpośredni kontakt, to są ludzie, którzy słuchają rocka i którzy po prostu nie odpuszczą tego. Także my walczymy razem z nimi. A wy słuchacie rocka oprócz swojego zespołu, jakichś innych piosenek, nie wiem, muzyków? Rocka i głównie lutni przy okazji też. Tak, pozdrawiamy lutnie, mimo że nie to. A oprócz lutni jeszcze słuchasz jakichś innych zespołów? No tak, głównie jest to polska muzyka rockowa, Torpeda, Mocny Kochanek, to już może nie do końca rock. Czyli wasze supporty. Znaczy, tak, zdecydowanie to nie do końca, ale staramy się. W tej drugiej kolejności. Staracie się, uważajcie. Dobrze, a ty czego słuchasz? Posłyszałem, że Agnieszki Chylińskiej. Ja też słucham Agnieszki Chylińskiej i też lubię Agnieszkę Chylińską. Ja też również słucham szeroko pojętego rocka. Jednak nie tylko rocka słucham, bo na przykład bardzo na przykład lubię słuchać nawet metalu, a znowu z drugiej strony potrafię posłuchać sobie jakiegoś dobrego rapu. Dobrze, mikrofon wraca do mnie. Ja powiem tak, słuchałem wcześniejszej płyty, tej jeszcze nie zdążyłem, bo dopiero teraz otrzymałem, mam pół godziny na przesłuchanie, muszę oddać w stanie nienaruszonym płytę, więc będę się tutaj starał nie macać bardziej i nie tutaj tarmosić tej kartki. Teksty i muzyka tworzą nową jakość, to znaczy nową jakość, bo wy poruszacie się wokół takich kręgów jak cały czas będę stał przy tym, przy miłości,
trochę przy relacjach międzyludzkich i relacjach w państwie, relacjach takich w systemie. Do tego jeszcze dochodzą takie rzeczy egzystencjalne. Nie wiem, czy masz świadomość tego, nie tego... wiem, tak, dziękuję właśnie, bo tak? Dowiedziałem się. Proszę Państwa, jeżeli chcecie Państwo wiedzieć, czy jest, to zachęcam do zakupienia płyty. Można ją zakupić? Można. No, trzeba. Tu jest płyta ponoć tani. Bo masz te osoby, które mają żółty kolor w garderobie, to będą miały taniej, bo cała płyta jest utrzymana w takiej tonacji żółto-szarej. Generalnie płyta jest dostępna w sklepie internetowym, tak, Krzysiu, tam, no i na koncertach również można zakupić. I Empiku. Także i w Empika, i w... Jest dostępny. Szeroko dostępny. Jak ktoś tego znajdzie? Jak ktoś, dla tego. Tak, ja próbowałem i też się udało. Tak. Rozmawialiście ostatnio z panem Markiem Sierockim, też Fanty Radio, wasza piosenka się gdzieś tam pnie, tak? Mimo, tak, że ta tendencja zostanie utrzymana. A gdybyśmy mogli pokusić się o wytłumaczenie tytułu no, waszej płyty, czyli Betonu nie spalą. Kto ma nie spalić, dlaczego? Proszę tutaj wyjaśnić. No myśmy oczywiście poszli na łatwiznę, bo wzięliśmy tytuł płyty jako tytuł jednej z piosenek, która jest na płycie. No, a częsta praktyka. Częsta praktyka i to znaczy to też nie było takie łatwe, bo tych tytułów tam jest aż 11, tak, mieliśmy jeszcze wybierać, proszę Państwa. Wzięliśmy ostatni. No i co, no ja nie lubię mówić o swoich tekstach, bo uważam, że dużo bardziej wartościowe jest to, jak ktoś inny mówi. Dlatego najczęściej ja mówię. Dlatego tak. O, dobrze, Krzyszku, dlaczego? Tak się faktycznie zdarza, że Dominik pisze teksty, a później ja jakoś przetrawiam i no. Później o tych numerach opowiadam. Także Beton nie spalą, to dla mnie to jest, bo nie mogę powiedzieć tego w imieniu Dominika, bo wiadomo, że każdy te teksty sam odbiera. Dla mnie to symbolizuje takie dążenie do jakiegoś swojego celu, jakiegoś osiągnięcia marzeń, co mi się właśnie kojarzy z nagraniem tej płyty, no bo to było dla nas marzenie, które spełniliśmy i które pomimo wszelkich tam, wiadomo, trudności, które faktycznie nas spotykały, udało się w końcu spełnić. No i właśnie to jest ten beton, którego się nie da spalić. To ta chęć, to dążenie do swojego celu. Super, dobrze. To jakie macie cele jeszcze po tym ostatnio spełnionym, czyli po wydaniu płyty? Na pewno chcemy zagrać jak najlepiej się da wszystkie koncerty, które przed nami. A na przykład gdzie? Takie letnie może, znaczy choćby jeden. Znaczy wiesz co, my mamy teraz trasę, gdzie supportujemy zespół Mocny Kochanek, których w sumie też możemy pozdrowić i podziękować. No i gramy z nimi praktycznie w całej Polsce, w Warszawie, w przyszłym tygodniu mamy Rzeszów, Lublin, Zamość, co tam jest jeszcze, Gdańsk. Zielona Góra, Opole. Czyli zwiedzicie całą Polskę. No w tym roku tak, tak. Od Pomorza przez wschód Polski po zachód. Dosłownie przy każdej granicy będziemy mieli okazję zagrać. Tak. I będziecie mogli zobaczyć, jak ta Polska wygląda. Przecież jest dusz. Już żeśmy... Już widzieliśmy, bo już trochę koncertów w całej Polsce faktycznie zagraliśmy. No i co? I fajne to jest. I fajne to jest. Bardzo piękna ta nasza Polska. Ludzie są wszędzie fajni. No. Ale piękne. Najfajniejsi są tutaj u nas, Stella. Ludzie Stella. Tak. Też są najfajniejsi. Proszę Państwa, muzyczna przygoda z płytą 8 lat w Tybecie, z płytą Betonu nie spalą. Zapraszamy, zachęcamy też do brania udziału w różnego rodzaju koncertach, które jak wiemy odbywają się w całej Polsce, bo ekipa sobie podróżuje. Ciekawe, czy mają jakieś zdjęcia. Można Was zobaczyć na Facebooku, rozumiem? Oczywiście, tak. Gdzie jeszcze? Na Facebooku, strona internetowa. Na Instagramie. Instagram, tak. Spotify, tak? Spotify, oczywiście, tak. W tych serwisach streamingowych najbardziej. Tak? I ostatnie pytanie. Skąd 8 lat w Tybecie? Być może już mnóstwo osób zadało to pytanie. Pytanie konkursowe. Ale są osoby, które widzą Was po raz pierwszy być może. Ja wiem, że to trudno do uwierzenia, ale się zastanawiają, o co chodzi z 8 latami w Tybecie. Być może jakieś, nie wiem, nawiązanie do filmu, nie wiem. Zobaczymy. O, zabieram mikrofon, więc ja poproszę. Profesor, zostawiam Państwa, bo być może 15 minut następne pytanie pod znakiem rozmowy z takimi kolegami. Nie, chodzi o to głównie, że zespół już jakiś czas działał, ale działał pod nazwą Tybet. A ja dołączyłem w roku 2011. Wtedy, kiedy Krzysiek miał 180 lat. Więc jestem 8 lat w Tybecie. Dziękuję. Dziękujemy. Rozmawiał z Państwem Dawid Kubeczek. Ja nie. Ostatnie słowo do Was należy.
Ostatnie już ostatnie? No tak, niestety 15 minut się zbliża. O, faktycznie. Co, no dziękujemy serdecznie, jeżeli Państwo mieliście okazję zobaczyć. Zapraszamy na te wszystkie możliwości spotkania z nami, z naszą twórczością, będzie nam niezwykle miło. Przepraszamy też żonę za ewentualne spóźnienie, które może ulepić. Ja osobiście bardzo przepraszam. Ostatnie słowo. Zachęcamy też do właśnie przesłuchania naszej muzyki, do słuchania naszej muzyki i dzielenia się tym z nami, czy się podoba, czy jak się nie podoba, to tym bardziej. Mm. Także to jest dla nas najważniejsze, żeby jak najwięcej ludzi usłyszało naszą muzykę, bo my jesteśmy z niej zadowoleni. Jeżeli Państwu się nie podoba, to ja również podam numer telefonu na przykład do Wojtka, albo do żony Wojtka, tak na wszystkie żale i skargi za żalenie. Do Mariusza. Do Mariusza menadżera. O właśnie, a gdzie jest Mariusz? Mariusz aktualnie stoi tam obok Kasi. Światłem reflektorów. Za wielką kadzielnicą. Ale też mu dziękuję. Mariusz jak zwykle stoi tak trochę z boku i nie zawsze go widać, ale musimy go pochwalić, bo robi naprawdę dobrą robotę i bardzo się też przyłożył swoją pracą do wydania tej płyty, także miał tu dzisiaj siedzieć z nami, ale zabrakło krzeseł. Rozumiem taki przytyk, że ja musiałem mówić tak cześć. Ja myślę, że to już jest koniec programu na dzisiaj. Pozdrawiamy Mariusza, zaraz do niego przyjdziemy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był 8 lat w Tybecie. Dziękujemy. Dziękujemy.